Mariusz Pawełek jest naszym gościem, drodzy Państwo, ale wyjątkowo nie będziemy rozmawiać o pierwszej drużynie GKS-u Jastrzębie, a o zespole rezerw naszego zespołu, ponieważ wyjątkowe spotkanie przed nami. GKS 2 Jastrzębie w najbliższą sobotę zmierzy się z Silesią Lubomia, której barw broni właśnie Mariusz Pawełek. No i pierwsza niespodzianka, Mariusz, ponieważ nie grasz na bramce, tylko w polu. Powiedz mi, dlaczego tak właśnie jest? Cześć Wam, witam wszystkich sympatyków GKS Jastrzębie i LKS Silesia Lubomia. No ja od pewnego czasu nie stoję na bramce. Po prostu po tylu latach grania na tej pozycji no znudziło mi się to i od momentu, kiedy awansowaliśmy z drużyny A-klasy do okręgówki, tamten sezon w A-klasie pierwszą rundę grałem na bramce, później na dziewiątce. Zrobiliśmy awans, no i tak teraz zostało w okręgówce. Gram na pozycji lewego lub półprawego stopera. No i staram się na tyle, ile jeszcze mam zdrowia, cieszyć się tym, bo to przede wszystkim mi daje radochę. I pomagam tym naszym młodym chłopakom no, też cieszyć się i przede wszystkim tą grą, bo w tej lidze tak to powinno wyglądać. I tyle, no. Wiadomo, Liga Okręgowa, Mariusz, nasze rezerwy to również zespół złożony głównie z młodych zawodników, którzy tam się mają ogrywać, łapać przede wszystkim jak najwięcej doświadczenia, ale taki jakiś dodatkowy smaczek przed tym meczem jest, bo przecież jesteś tutaj u nas trenerem bramkarzy, no i zagrasz przeciwko GKS-owi Jastrzębie. Jest smaczek, no co prawda, kurczę, przed tym zbliżającym się spotkaniem nie chcę się tutaj jakby usprawiedliwiać czy coś, ale w ostatnim meczu graliśmy na Krzyżanowicach, sędzia po prostu chciał być jedynym aktorem tego widowiska i trochę nas wykartkował. Mamy tam parę jakichś tam urazów, ale mamy na tyle szeroką kadrę, bo chcę też tutaj powiedzieć, że 3 lata temu, jak obejmowaliśmy tutaj z zarządem klub, nie było trenera, nie było zawodników, a teraz w tym momencie mam 2 drużyny C-klasy i okręgówki i zawodnicy, którzy co prawda nie łapią się do pierwszej drużyny, grają w drugiej drużynie i mam 34 chłopów, z tego 21 to jest, są wychowankowie, prawie można powiedzieć. No i tak jak powiedziałem, z naszym zarządem, z naszą moją bandą w zarządzie naprawdę robimy fajną robotę, bo i zauważyli to ludzie. Teraz, panie wójcie, czekamy na remont tego naszego budynku. Już jest projekt przygotowany, także wszystko idzie w dobrym kierunku. Czeka nasz fajne spotkanie, mi się wydaje, dla nas w naszym środowisku i tutaj w środowisku jastrzębskim. Nie ukrywam, że też przed tym, niż do tego doszło, że awansowaliśmy. Ja miałem w drużynie trenera Mariusza Adaszka, był grającym trenerem, z którym właśnie te ciężkie boje przechodziliśmy. Później z trenerem Damianem Mikołowiczem zrobiliśmy awans do tej okręgówki. Poszliśmy z takim polotem i też napędzał tą drużynę. Teraz mam trenera, który też robi świetną robotę, Bartłomiej Socha. Dużo, tak jak mówię, jest wychowanków, zawodników tam z rejonu i na tym to powinno wyglądać, bo przychodzi dużo kibiców, rodzin przede wszystkim, dziadkowie, babcie, matki, ojcowie i tak to powinno wyglądać. Na takim poziomie. Mariusz, my się oczywiście dołączamy do apelu do pana wójta, natomiast ty jakbyś mógł tutaj teraz zaprosić wszystkich kibiców na Kościelną. Myślę, że oczywiście kibiców obu drużyn, bo szykuje się fajne spotkanie, bo przecież z Lubomi też do Jastrzębia nie jest daleko. Dokładnie, nie jest daleko, także wszystkich serdecznie zapraszam na ulicę Kościelną. Godzina 11. Musicie tam być. Rozmawialiśmy przed momentem z Mariuszem Pawełkiem, a już z nami kolejny gość specjalny, nie bójmy się użyć tego słowa, Marcin Radzewicz, drugi trener GKS-u 2 Jastrzębie, drugi trener, ale również grający. Cześć Marcin, dzień dobry, witam cię.
Witam wszystkich. Marcinie, rozmawialiśmy z Mariuszem o meczu, który niedługo już w Jastrzębiu, a mianowicie starciu klasy okręgowej GKS 2 Jastrzębie Silesia Lubomia. No i ciebie chcielibyśmy zapytać o to samo. Duży mecz, taki z takiego punktu widzenia właśnie, że ty jako grający asystent, a także Mariusz jako zawodnik Silesii Lubomia, jakiś dodatkowy dreszczyk emocji przed tym spotkaniem? Troszeczkę może sentymentu, bo przecież znacie się z Mariuszem wiele, wiele lat. No, mi się wydaje, że to jest bardziej ciekawostka dla kibiców, tak? Że spotyka się trener bramkarzy GKS-u z trenerem rezerw po przeciwnych stronach, ale wydaje mi się, że to jest pozytywne dla klubu, dla nas wszystkich, bo na pewno może to też przygarnie większość kibiców. Właśnie, Marcinie, ale też porozmawiajmy o takiej wartości sportowej tego spotkania, ponieważ wiadomo, że GKS 2 Jastrzębie na wiosnę radzi sobie dobrze, zdobył najwięcej punktów w klasie okręgowej, no i to jest mecz o kolejne ważne 3 punkty. No na pewno zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy mecz jest inny, ale chcemy wygrywać, chcemy nauczyć w rezerwach młodych chłopaków, bo opieramy drużynę rezerw o zawodników z akademii, wpoić im chcemy mentalność, żeby mieli zwycięzcy, żeby w każdym meczu walczyli o zwycięstwo i na pewno zrobimy wszystko, żeby tak było. Żeby się pokazali, tak? I walczyli o pierwszą drużynę. Właśnie, Marcinie, tak jak już wspomniałeś na początku, liczysz na to też, że będzie kibiców. Jak byś mógł tutaj teraz wszystkich kibiców zaprosić w sobotę na 11 na Kościelną? No, chciałbym zaprosić kibiców wszystkich na pewno na spotkanie Ligi Okręgowej. Z naszej strony obiecujemy na pewno zaangażowanie, walkę i chęć wygrania meczu, kontynuacja dobrej pasy. I też na pewno dla młodych chłopaków to będzie jakieś pozytywne, że oni zobaczą, że też chcą ich ludzie oglądać i że są doceniani za to, co robią. A Marcinie, możesz zdradzić, czy może bez szczegółów będzie pojedynek Pawełek kontra Radzewicz na boisku? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Dziękuję ślicznie.